Pamiętam, że kadrowy ból głowy przed tym meczem? No, można tak powiedzieć. Mam nadzieję, że Jacek będzie do dyspozycji na ten mecz z Lechem, bo nie trenował do tej pory. To jest zbity mięsień, tak? Znaczy tam myślę, że to były sprawy zmęczeniowe, także tam trochę narzekał na uraz mięśnia dwugłowego. Ale bardziej pan uważa, że na tak, czy jest w ogóle niebezpieczeństwo, że może z drużyną do Poznania nie pojechać? Trzeba tak zakładać, ale ja jestem optymistą i myślę, że jutro wszystko będzie dobrze. Wraca Paweł, już trochę tam gdzieś podpytywaliśmy pana o tą defensywę. Czy pan znalazł alternatywę na tych... No Paweł będzie grał. Także mogę powiedzieć, że Paweł będzie grał. Malar i Radek. Zobaczymy, co będzie z Sylwkiem i z Leo. Taka opcja, gdyby na wypadek na przykład wypadnięcia Kiełba, żeby i Leandro, i Sylwestrzak zagrali na tej lewej stronie, bierze pan pod uwagę? Powiem szczerze, że nie. Pamiętaj, że to, że dzisiaj Lech się musi gdzieś tam jeszcze męczyć ze Stargardem, to jest jakaś okoliczność dla nas taka łagodząca, że coś tam będą czuli w nogach ten mecz w niedzielę? Nie sądzę. Dlaczego? Raz, że myślę, że kadrowo mają kilku zawodników, którzy mogą zastąpić tych, co dzisiaj będą grali, a tak grając dzisiaj mamy 72 godziny do następnego meczu. I nie wiem, uważam, że zawodnik, szczególnie w tym okresie zimowym, po półtora miesięcznej czy nawet dwumiesięcznej przerwie, no po to się trenuje dwa razy dziennie. Jeździ się na obozy, czy to najpierw w pierwszej fazie w Polsce, później zagraniczne. No, także nie wiem, no, większość zespołów, nawet te klasowe, grają co trzy dni i mają większe możliwości kadrowe i mniej rotują składem. Także no, po to się trenuje, żeby grać co trzy dni. Myśli pan, że może być to, patrząc na wiosnę, jakże udaną wykonanie Żółta Czerwonych, najtrudniejszy mecz? Niekoniecznie. Może tak być, a nie musi. Mamy jeszcze mecz w Krakowie. W ogóle mieliśmy ciężki kalendarz od początku roku. Można powiedzieć, że mecz z Jagiellonią po tych dwóch dobrych rezultatach tak samo był ciężki. Także trudno mi się odnieść do tego. Na pewno ten zespół ma kilku zawodników, którzy dobrze operują piłką. My chcielibyśmy potwierdzić naszą dobrą dyspozycję fizyczną i piłkarską dobrym rezultatem w Poznaniu. Właśnie, panie trenerze, bo jakby tak patrzeć na Lecha, to jest taki zespół, który chyba od lat siła ofensywna jest zawsze wielka, natomiast z tą defensywą to różnie bywa. To jest jakaś też taka szansa, że można im strzelić bramkę nawet czasami w prosty sposób? Czy nie sądzę, że w prosty sposób, ale jeżeli ta siła ofensywna, tak jak mówię, zespołów takich jak nawet trzeba dodać do tego teraz Lechia, Śląsk, Wisła, Lech, Legia, to wiadomo, że jeżeli prowadzą grę, no to te ataki przeciwników są procentowo mniejsze, bo mają większe posiadanie piłki. No coś za coś. Jeżeli to mogą dobrze zbalansować te zespoły, to by nie traciły punktów. My skoncentrujemy się na dwóch rzeczach, które mogą nam przynieść korzystny rezultat w Poznaniu i będziemy nad tym pracować jeszcze przez te kilka dni. I tak jak to miało miejsce we wcześniejszych meczach, nie mówimy, że szanujemy każdego przeciwnika, my znamy swoją wartość, wiemy, co nam może przynieść, jaka gra może nam przynieść dobry rezultat w Poznaniu i na tym będziemy się koncentrować i kłaść akcent w tych ostatnich kilku dniach. Powiedział pan, że no, na
na Andro albo Sylwestrze, bo rzeczywiście jeden strzelił bramkę, drugi zagrał bardzo dobry mecz. Wypadałoby, żeby o któryś musi usiąść na ławce, nie ma wyjścia. No, któryś musi usiąść. No. Nie wiem, no, zobaczymy, wybierzemy to, co najlepsze dla zespołu. Bo wydaje się, że broni lepiej Leo od Kamila, jeśli chodzi o taką grę defensywną. Z drugiej strony gdzieś tych elementów ofensywnych Kamil też potrafi dać dużo, no, ale wydaje się, że w tym meczu to głównym takim punktem dla Korony będzie zabezpieczenie, dobra organizacja w defensywie, zabezpieczenie strefy obronnej, no i ewentualnie kontrataki, więc chyba Kamil. Nie, przepraszam, więc chyba Leo. No, mamy, mówię, kilka dni, naprawdę te nieraz te 2-3 dni, które poprzedzają mecz, naprawdę mogą zmienić obraz i dać kilka odpowiedzi na te pytanie. Nie wiem, czy pan zna statystyki, ale Korona nie strzeliła nawet bramki Lechowi. Ani w Poznaniu, ani we Wronkach, bo też tam kiedyś był. No to się zakończy 0-0. Raz się skończyło. No to tak, może się też zakończy. Byłby pan zadowolony z remisu w Poznaniu? My nie jesteśmy takim zespołem, żeby pogardzić punktem, tak? Grając z Lechem. Wszystko zależy, zawsze jest niedosyt po meczu. Z jednej strony można powiedzieć, że się przegrało, bo się nie stworzyło wiele sytuacji i przeciwnik wygrał zasłużenie. Z drugiej strony, jak się zremisuje, że mieliśmy kilka sytuacji, że mogliśmy zwyciężyć. Także nie wiem, wie pan, naprawdę nie rozpatruję tego w tych kategoriach. Ja to, co powiedziałem wcześniej, nie chcę się powtarzać. My ze swojej strony wiemy, co możemy przedstawić Lechowi, co jest naszą siłą i to będziemy chcieli uwypuklić w niedzielnym meczu. A, panie trenerze, atak o Celis Trytko, tu też już pan ma jakiś dylemat, czy dylematu nie ma, że chodzi o Celis? Nie ma powodu, żeby zmieniać. Jest pan zadowolony z tego, bo wiadomo, troszkę gdzieś tam skuteczności mu w tym meczu zabrakło, ale generalnie z jego pracy... Ale dochodzi do sytuacji bramkowych tak samo jak Tryto wcześniej, dobrze gra tyłem do bramki, co potwierdził w tym ostatnim meczu, prowokując do drugiej żółtej kartki, a co za tym idzie czerwonej. I myślę, że na dzień dzisiejszy nieźle to funkcjonuje i nie ma co szukać 12 o 2. Panie trenerze, jak tak patrzeć troszeczkę wstecz, to można powiedzieć, że od tego jesiennego meczu właśnie z Lechem wszystko się jakby zaczęło dobrze dziać w Koronie. Zaczęliście zdobywać punkty, gra była taka jak wcześniej był ten mecz w Łęcznej, a właśnie od tego meczu z Lechem potrafiliście skutecznie się przeciwstawić, no wtedy też mocnej drużynie. Tak, wie pan, akurat trafiło na Lecha, my potrzebowaliśmy trochę czasu, nie będziemy teraz, bo akurat mówię, no ta konferencja chyba nie jest temu poświęcona. Różne były przyczyny i powody tej naszej, powiedziałbym, może nie słabej gry, bo zawsze się patrzy przez pryzmat wyników i bez względu na to często jest tak, że ocenia się zespół po zwycięstwach czy po remisach, a niekoniecznie ta gra zawsze musi dobrze wyglądać. To co mówię, no, same zwycięstwo nic nie znaczy, jeśli nie wiesz, dlaczego zwyciężyłeś. My wiemy, dlaczego żeśmy punktowali i co powiedziałem wcześniej, nie będziemy szukać jakichś innowacji w naszej grze. Stałe fragmenty gry, to może być taka broń wasza w Poznaniu? Ale nie tylko w Poznaniu. My dobrze wykonujemy te stałe fragmenty, dobrze gramy i przy stałych fragmentach i w defensywie mamy te atuty. W mecze, jak są wyrównane, jest mało miejsca, no to stałe fragmenty decydują o końcowym wyniku i mając takie atuty, powiedziałbym,
przy stałych fragmentach i dwa, trzy inne atuty. Mówię, no trzeba to powielać, trzeba to doskonalić, żeby to, ten margines błędów był jak najmniejszy. No, myślę, że to była taka optymalne wyjście zagrać Pylipczukiem na lewej stronie, a Carlosem na prawej, ale ja mówię, raczej nie zakładam, żeby Jacek nie był w stanie zagrać w niedzielę. A to już jest taki kiełk, którego pan chciał mieć w drużynie od początku, no bo pan jakby od początku pracy duże sobie nadzieje a propos Jacka gdzieś tam pokładała. Wiem, że ta jesień zbyt udana do końca nie była, no a teraz wiosną każdy mecz jest coraz lepszy, duży zapytanie. Jesień nie była udana z różnych powodów. Myślę, że on sobie zdaje sprawę, że jest dwóch czy trzech zawodników w tym zespole, którzy są od dłuższego czasu, którzy mają powiedziałbym wyrobioną markę i w momentach ciężkich na boisku, czy tak jak my mieliśmy deficyt punktowy, który nadal mamy, ta gra będzie się opierała na tych trzech, czterech zawodnikach i oni mają unieść ten ciężar gry. Także Jacek jest z natury, powiedziałbym, bardzo niecierpliwy i ta jego, nie tylko u niego, ale też u niego, ta nadgorliwość, powiedziałbym, się przeradza nieraz w chaos. Także ja mu już kilkakrotnie tłumaczyłem, jak ma postępować. Myślę, że on dobrze wie to, co ja mówiłem. Dla mnie on nigdy nie był, nie jest. To nie znaczy, że ma patent na grę zawodnikiem rezerwowym.